Hejka, tutaj Hejtas, a dzisiaj zrobimy sobie reakcję na nową grę Slendy Tubbies od Zeaoex. Tak, nowa gra Slendy Tubbies powstaje. Slendy Tubbies Words. To... ja tego nie oglądałem i mówię sobie... co? To jest joke. To na pewno jest joke. I sobie zobaczymy, jeszcze tego nie oglądałem, więc będziecie mieli moją reakcję na to, więc mam nadzieję, że tutaj napiszecie, że... w ogóle oceńcie w ogóle w komentarzach, jak wam to się podoba, a ja wam powiem dzisiaj, jak to mi się podoba, czy podoba mi się to, czy jest to jakieś takie coś się przyjadło. No dobra, ale zobaczmy, co to w ogóle jest i czy się w ogóle opłaca to oglądać. I zostawcie lajka teraz, będzie mi bardzo miło. Dobra, zobaczmy. Slendy Tubbies 3 wyszło w 27 maja 2017, 3 lata do teraz. No dobra, mamy tu wszystkie. Dobiliśmy w końcu 100 tysięcy subskrypcji, no ja też bym chciał. Tu mamy wszystkie pokazane wersje Slendy Tubbiesów. Tylko jedna przygoda. To jest nowa walka w nowym świecie. Czemu to wygląda jak FNAF World? Explore otwarty świat. Czemu to wygląda jak FNAF World? Jak to wygląda? Z nowymi... rób nowych przyjaciół. Co to jest? Jakieś tańczenie w ogóle. To jest twoja historia. To... ło! Kupanie ich! To będzie dobre. Co to jest? Co to Slendy Tubbies? Words. Dobra, możemy się z tego śmiać. Za niedługo, no coming soon, za niedługo, no. Co to jest? Jeszcze nic nie będzie więcej? Nie, nic już. Muszę sobie coś powiedzieć. Muszę wam coś powiedzieć. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie wyglądało jak FNAF World. Znaczy, FNAF World w ogóle tak wygląda? Czy on w ogóle jest... znaczy, podobne jest. Otwarty wielki świat, walczenie tam z kimś. Coś takiego mógłbym powiedzieć MMORPG, ale Slendy Tubbies. To wygląda kozacko, lecz... pozory mogą być, tak jak było to z FNAF-em. Pamiętajcie, że FNAF też miał być taki straszny, były różne teasery, trailer, zwiastun był taki mroczny, że to będzie jakaś taka znowu taka gra, wiecie, cyklu właśnie FNAF. Okazało się, że będzie to słodkie coś, a to jest słodkie coś, a może się może się okazać, że to ten trailer to może zwiastować coś zupełnie, na przykład inną historię, albo na przykład aktualizację do jakiejś gry. Ja na przykład spodziewałem się, że to będzie na przykład Slendy Tubbies, aktualizacja do Slendy Tubbies 1 lub 2. Fajne, ale pamiętajcie, że wszystko może się zmienić tak jak we FNAF-ie. Mroczny zwiastun, mroczne teasery zwiastowały słodką grę, a słodki zwiastun i słodkie takie coś może zwiastować, nie wiem, nową część Slendy Tubbies, która właściwie może być tak, że będzie Slendy Tubbies ten właśnie i może wyjść jeszcze jedna gra. Cykl właśnie Slendy Tubbies, no ale Zeaoex mówił, że to jest ostatnia Slendy Tubbies, czy jest ostatnią grą, ale cóż, musimy czekać, musimy z niecierpliwością, bo ja jestem podekscytowany, kiedy to wyjdzie. Mam nadzieję, że za niedługo, mam nadzieję, że napisz swoją opinię w komentarzach, jak wy w ogóle widzicie to, czy to w ogóle jest fajne, beznadziejne, jak dla mnie jest fajne. Jakby tam było coś takiego jak MMORPG, było więcej wrogów, na przykład jak taki FNAF War, tylko Slendy Tubbies War, to byłoby bardzo fajne. I ja się z wami żegnam, to była moja opinia, do następnych odcinków, żegnam się, lajkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!